Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, Riot mnie zaskoczył, bo wydał Janinę. Janina, moi drodzy, bardzo nietypowy wygląd. Jeżeli mam być z wami szczery, to zdecydowanie bardziej preferuję ten w Wy Lisa Legend. No ale przekonajmy się, co robi ona jako karta tutaj. Moi drodzy, Updrafta już znamy, kto nie widział zapraszam do moje streamy właśnie, bo tam wszystko wyjaśniam, plus znamy też z poprzednich kart, także słuchajcie, przejdźmy dalej. Draw 2 and the next round start. Dobieramy znowu karty, statystyki 2-4, taki troszeczkę tank, artyleria. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, z każdą rundą pierwsze 3 razy, kiedy wymienimy sobie kartę, draw dobierzemy, nie wymienimy absolutnie, dobierzemy, redukujemy koszt by 1, this round, zauważcie, że tylko this round. Widziałem, czyli musi być na stole, jak dobrze rozumiem, zagranych 6 zredukowanych kart. Oczywiście redukcja może także być w dobieranie tych kart, które dopiero zagramy. Pamiętajcie, że jest bardzo fajna karta, 7 Zaun, która bardzo lubi coś takiego. Zobaczmy, co jest dalej. O, tutaj wszystko jest nowe. Updraft, znowu widzieliśmy, tak, wtasowanie. Jaka muzyka dziwna, w ogóle. Bardzo dziwne. O, to jest nowa karta swoją drogą. Jest zredukowany koszt, bardzo ładny. No fenomen, prawda? Ale 6 kart to całkiem sporo. Szybki atak pasuje do Zaun. Zobaczcie, 2 razy szybki atak, nie? Bardzo ładne arty, w sensie te arty są naprawdę ok. Ta 7 już widzieliśmy ją ostatnio. No ja nie mogę się doczekać awansu, bo na razie nie jestem przekonany. Jeżeli mogę być z wami szczery, to nie jestem przekonany. Ale ten szybki atak tutaj jest na wagę złota, ale wiecie... O, Nina tu też jest. No tak, oczywiście pasuje, tak? Nina z tego względu, że też jest pod dobór kart. Janna ma... Janina. Janna. Tornado. Stunik. Obrażenia. Uj, to całkiem mocne. Nie zdążyłem zobaczyć kosztu, bo poleciało i w Nexus, i w przeciwnika. I zobaczmy. Wow. Runda startuje, dobierz 1. Kiedy dobierasz kartę, zredukuj koszt by 1 this round. Elusive tym razem. Statystyki 3-5. No. Ciekawe. To tornado wydaje się mocno. Chyba jest za 4, nie? Tym razem nie zadało w Nexus. Jezu, ta nowa karta jak muci, nie? Po stronie tamtej. 4, 3 i 2 w Nexus, dokładnie. Szczerze? Zdecydowanie większe wrażenie zrobiła na mnie Nilah. Nie za bardzo rozumiem, czemu Janina jest grana w ten sposób. Nie wiem, mam mieszane uczucia do niej, w sensie to nie jest jakiś niesamowity czempion, aczkolwiek zamiana w ogóle tutaj jest ogromna, jeżeli chodzi o animację. Także nie wiem, mam mieszane odczucia, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale nie do końca wiem jaki był zamysł dokładnie. Czy... Oczywiście tak, próbujemy uruchomić karty, które dobieramy, ale czy chcecie aż tak bardzo redukcję? No nie wiem, jakby nie czuję tego, ale z pewnością chętnie ją przetestuję, sprawdzę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Pomyliłem się, bo zobaczcie, to jest tak, a to jest co innego, także bardzo ciekawe. I w ogóle jest, zobaczcie, także karta pod dobieranie kart, lokacja. Także słuchajcie, powiem wam szczerze, że jestem ciekaw, ale Nilah zdecydowanie prowadzi. Dajcie znać, co wy uważacie i do następnego. Jo.